Cześć, witajcie w odcinku specjalnym. Odcinek Halloweenowy. Dzisiaj będziemy zajmować się informacją na temat tego, czy warto kupić kamerę e-home. Była ostatnia promocja gdzieś bodajże na X-comie i stwierdziłem, że taką kamerkę sobie kupię. Miałem pierwotnie ją oddać, bo chciałem ją tylko przetestować, ale stwierdziłem, że całkiem przydatny, fajny gadżet. Tak wygląda kamerka. Tutaj bazy możecie sobie dowolnie ustawiać w różnych kierunkach. Trochę by pomogło, gdyby to jakieś magnesy były na przykład i czy można było to doczepić do ściany, ale myślę, że nie ma z tym problemu. Samą kamerę tutaj da się obracać w tej podstawie, więc jest tutaj dowolność ustawienia. Podłączenie USB troszkę niewygodne, bo jest to od spodu, nie wiem czy to widać, ale o tym opowiem w dalszej części recenzji. Przechodzimy do drugiej części. Widzicie, jest tutaj pudełko. Pudełko jest w tej chwili puste, bo powyciągałem z niego wszystko. W pudełku jeszcze dostaniecie przy okazji oczywiście kabel. Oczywiście ładowarkę, żadną zaawansowaną, jest to 5V 1A. Jest generalnie kable ładowarki, każdy w domu posiada. Nie będziemy się tym bawić. Oczywiście jeszcze dostaniemy stos makulatury. Tego typu rzeczy. Fajnie, że jest polska instrukcja. Krok po kroku pokazuje, co macie zrobić. Dostaniemy też coś takiego jak kod Xiaomi. 15% rabatu, jak widzicie, na ich chmurę. Zaraz o tym powiem, o co tam chodzi. Więc tak wygląda kamerka. Przygotowałem sobie tutaj oczywiście zasilanie, byśmy mogli ją podłączyć i mniej więcej sprawdzić, jak to działa. Widzicie, podłączenie jest dość niewygodne, chyba że sobie po prostu przekręcicie to i podepniecie. Przydałaby się troszeczkę kątowa, ale nie jest źle. Zapaliła się dioda, która pokazuje to, że urządzenie działa. Za chwilę powinna zaskoczyć. Kliknęła sobie i weszła w tryb już ciągłej pracy. Po czym poznać? Po tym, że zgasiła się dioda, ponieważ taka na szczęście opcja tutaj jest. Można po prostu tą diodę wyłączyć, żeby nie było widać, żeby ta kamera się nie rzucała za bardzo w oczy. Pozwoliłem sobie skorzystać ponownie z telefonu małżonki do pokazania Wam, o co tu chodzi. Oczywiście możecie tą aplikację, możecie tą dostęp do tej kamery zabezpieczyć sobie tutaj na hasło. Więc teraz wpiszę PIN. Sorki, nie pokażę Wam PIN-u. No i generalnie już widać, co kamera sobie widzi. Siemacie. To jestem ja. Jak widać, bardzo korzystna perspektywa. Na kamerce w tej chwili tutaj widzicie coś takiego jak motion detected. To są alarmy, które można sobie ustawić. Można ustawiać to na strefę, czyli na przykład jakiś mały fragment będzie tylko monitorowany pod kątem wykrywania ruchu. Można ustawić oczywiście czułość tego wykrywania ruchu. Niestety nie pokażę Wam ustawień głównych tej kamery, ponieważ one są na telefonie, którym kręcę tę recenzję, więc niestety główne ustawienia tutaj nie będą widoczne. Tutaj macie szereg ikonek, możecie nagrywać, możecie robić zdjęcie, możecie rozmawiać przez kamerkę. To jest fajna sprawa, zobaczcie. Nacisnę mikrofon. Teraz mówię do telefonu. No i ta kamerka teraz przekazuje dźwięk. Zaraz sobie usłyszycie, jak przekazuje. Jak słyszycie, niestety jest to taka trochę kiepska jakość, ale można zrozumieć, co się słyszy. Niestety echo jest spowodowane przez to, że telefon jest blisko mikrofonu. Tak więc tak to wygląda. Następna ikonka to jest ikonka, która pozwala słyszeć to, co kamerka słyszy. I ostatnia ikonka to jest... ta ostatnia ikonka... To jest zrobienie tak, żeby to było w okienku. Można tutaj po prostu zezwolić na uprawnienie. Proszę bardzo i mamy podgląd w okienku. Niestety to okienko będzie znikać w momencie, kiedy zamkniecie ekran. Więc to jest taki po prostu na bieżąco podgląd. Można oczywiście dać na pełny ekran, jakość można dać na HD. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że jakość tego obrazu jest taka średnia dość, nie? Zobaczycie zresztą na podglądzie, pokażę Wam, wkleję Wam przykładowy plik z zarejestrowanym zdarzeniem, jak to mniej więcej wygląda. Jakie mam zastrzeżenia do kamery?
kamera potrafi się czasami zgubić, czyli ona owszem ma tryb nocny, ale czasami jest tak, że ten tryb nocny przełącza się na tryb dzienny i potem z powrotem. I ona to jest taki charakterystyczny klik, czyli jeżeli macie to na przykład w sypialni, to nad ranem może wkurzać. Druga sprawa jest taka, że jeżeli próbujecie dostać się do tej kamery z miejsca poza domem, tak, nie jesteście w tej samej sieci w tym momencie wpięci, to to strasznie długo trwa i to jest niestety zarzut do wszystkich kamer ze stajni Xiaomi, po prostu to idzie przez zewnętrzne serwery, więc no nie polecam Wam montowania tej kamery w jakichś takich newralgicznych punktach, no wiadomo, na pewno nie w łazience, ale możecie spokojnie to zamontować z widokiem na drzwi wejściowe do domu i po prostu ustawiać tak, żeby to... Wychodzicie z domu i ustawiacie alarm, jak tylko te drzwi się otworzą. To jest całkiem fajna sprawa. Co więcej o kamerze, to chyba tylko tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat tego, czy warto kupić, czy nie, no to oczywiście Was zapraszam do kontaktu za pośrednictwem wszystkich komentarzy. No więc przejdźmy sobie do podsumowania. Mam nadzieję, że po tej recenzji będziecie wiedzieć, czy jest sens kupować tanią kamerę, no bo ona generalnie w okolicach 100 kosztuje. Czy jest sens kupować tanią kamerę do monitoringu takiego domowego, która może pomóc Wam się poczuć bezpieczniej. Na pewno dużym plusem jest to, że to ma slot na kartę pamięci. Dużym plusem jest to, że można przez nią rozmawiać, zresztą jak przez większość tego typu urządzeń. Minusy, jakie w tej chwili odkryłem, to, że dość długo się czeka na podgląd z kamery w momencie, kiedy nie jesteście w tej samej sieci oraz trochę irytujące klikanie w momencie, kiedy on się przełącza z trybu nocnego do trybu dziennego. Tryb nocny oczywiście jest czarno-biały, więc tak to mniej więcej wygląda. Testowe nagrania widzieliście, jak wyglądają. Jeżeli w nocy zarejestruję jakiś ruch, no to jakość jest taka sobie, no ale nie ukrywajmy, że to jest kamera raczej, która ma Wam zadanie powiedzieć, że cokolwiek się dzieje. A jeżeli chcecie coś więcej, no to niestety musicie zainwestować 10-krotność tej sumy, żeby był jakikolwiek sens. Tak więc jako takiego, nie wiem, domowego stróża, czy powiedzmy elektroniczną niańkę, to można spokojnie zastosować ze względu właśnie na dwustronną komunikację. Aplikacja jest prosta, jak widzieliście, całkiem fajna w obsłudze. Generalnie polecam. Więc do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć! Teraz zobaczycie kilka filmów takich testowych. Jak widzicie, nagrania są kiepskiej jakości dosyć. Te kręcone zupełnie w nocy. Te kręcone za dnia są troszkę lepsze. To jest drugi filmik. Trzeci filmik tutaj widzicie mnie wchodzącego. Widzicie, że to jest takie rozmazane i teraz na sam koniec kolorowy filmik. Już lepsza jakość, więc jak on w kolorze nagrywa, to jest całkiem nieźle. Tak więc tak wygląda ta sprawa. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!